Jestem, dzień dobry, witam bardzo serdecznie kolegów współpracujących ze mną, witam przede wszystkim Państwa, którzy mam nadzieję z olbrzymim zainteresowaniem czekają na początek spotkania Polska-Maroko. Gramy dziś w ciemnych strojach dla telewizów kolorowych, jeśli tak można ich nazwać. W czerwonych strojach gramy i w czerwonych getrach. Nie będzie łatwo, zwłaszcza w tych pierwszych minutach, kiedy to Marokańczycy powinni śmielej atakować. Mam na myśli przede wszystkim te mecze, które rozgrywali oni dotychczas. Tak mniej więcej obraz gry wyglądał jak w tej chwili, że pierwsze 15 minut, pierwsze 20 minut dość żwawo i energicznie atakowali, ale teraz my jesteśmy przy piłce. Dejna i pusta bramka. Gol, proszę Państwa. Strzał z boku strzelał Mustafa Jagha. Dziś mecz, który zadecyduje również o kolejności w grupie. Dania, Związek Radziecki. Pragnę przypomnieć tabela. Dania, 2 mecze, 3-1 w punktach bramki, 4-2. Polska, 3-1 w punktach bramki, 3-2. Jedna bramka mniej. Związek Radziecki, 2 punkty, 4-2. I gol następny. Przecudny strzał kapitana zespołu Włodzimierza Lubańskiego. Ciekawa rzecz. Na dole pod trybunami w biurze prasowym są monitory ustawione i tam ma być relacjonowane spotkanie Dania, Związek Radziecki. Bardzo ciekawi jesteśmy tego rezultatu. Na razie. Na przerwie będziemy się starali Państwu podać rezultat tego spotkania. No, jest to niewątpliwie ostatnia szansa dla drużyny radzieckiej, aby znaleźć się na stadionie olimpijskim w Monachium i walczyć jeszcze o medal, ale już nie srebrny i nie złoty, lecz tylko brązowy. Ładna akcja drużyny marokańskiej. Śliczne dośrodkowanie. Ubiegli Ostafińskiego i Anczoka. Lubański. Gadocha, Lubański. Jest i Anczok, Lubański. Narożnik pola karnego. Już pole karne, wysokość pola karnego. Śliczny rajd kapitana zespołu polskiego. Rykoszet od głowy. Zachrui. Dał radę Dejnie, dał radę Ćmikiewiczowi. Ostafiński. Gadocha. Prowadzi piłkę, a mimo to jest dużo szybszy od Marokańczyka. Świetny rajd nadal Roberta Gadochy, pole karne. Strzał cudowny, gol. Nie mieli szczęście Marokańczycy. Niesamowite. Ćmikiewicz, Dejna, Anczok. Anczok, Gadocha, sam Anczok ucieka lewą stroną, śliczne zagranie Roberta Gadochy, cudowny strzał Anczoka z bardzo ostrego kąta, w pełnym biegu, tuż koło słupka, ale co z tego po zewnętrznej części. Zygmunt Anczok zbyt długo chyba zwlekał. Tazi, Zachrui, obok. Marokańczycy, ach, piękne dośrodkowanie i świetna interwencja Huberta Kostki. Po lewej stronie Lubański, długie podanie, Lubański, pole karne. Słusznie zatrzymał się, gdyż atakował go wściekle jeden z Marokańczyków. Nadal Lubański, pada gwizdek sędziego, rzut karny. A więc, proszę Państwa, według wszelkich znaków na ziemi i na niebie będziemy mieli trzecią bramkę w pierwszych 45 minutach. Tylko teraz kto? Myślę, że Kazimierz Dejna, który tak znakomicie strzelił w meczu ze Związkiem Radzieckim. 6 bramek ma na swoim koncie Kazimierz Dejna. Stoi przed wielką szansą zdecydowanego prowadzenia w tabeli strzelców olimpijskich, a więc strzał w lewy górny róg, czy też dołem koło prawego słupka. Gwizdek sędziego, Kazimierz Dejna, strzał, gol! Zmienił kierunek, koniec pierwszej połowy. Jeszcze 45 minut, które chyba oglądać będziemy już w relaksowym nastroju.
Mickiewicz, Gadocha, Lubański, ta sama sytuacja. Sołtysik ucieka tam prawą teraz stroną. Gadocha nadal. Po prawej stronie Kmiecik. Kmiecik, dośrodkowanie, Dejna Kuska piękna i broni bramkarz marokański. Robert Gadocha. Płaski strzał, tuszko Słupka i czwarta bramka. No więc, proszę Państwa, szósta bramka Roberta Gadochy w turnieju olimpijskim. Marokańczycy już na stojąco grają, już widać u nich braki kondycyjne. Uganiali się za szybkimi naszymi zawodnikami. Akcja teraz piękna, lubański sołtysik. Natychmiastowe zagranie przez lubańskiego. Oj, Gorgoń. Przeszła piłka ponad głową. Anczok, Gadocha na łączniku. No, szanujemy piłkę. Zabawa na naszej połowie. Wynik zapewniony. Awans również. Traktujemy w tej chwili już mecz jako sparing. Dejna po lewej stronie Gadocha. Dejna nadal, pusta bramka, tylko bramka. No oczywiście takich sytuacji się nie zaprzepaszcza. 5-0 dla Polski, ósma bramka Roberta Gadochy w turnieju olimpijskim. Przepraszam, Dejny, pomyliłem. 5-0 Dejna. Szymanowski, Kmiecik, Szymanowski. Jeszcze raz Kmiecik, wysokość pola karnego, przyspiesza teraz Polak, dośrodkowanie. Ach, przepiękna, powietrzna robinzonada Roberta Gadochy i z tyłu jeszcze próbował zagarnąć piłkę. Mickiewicz, Dejna, Kmiecik obok. No i co teraz? Gorgoń, ale jeszcze szansa. Świetna, wspaniała robinzonada Huberta Kostki w najlepszym jego stylu. Jarhan. Dejna i natychmiast do Lubańskiego. Słusznie, niewiele brakowało.